Karolina Paras, witam Państwa. Moim gościem dzisiaj prezydent Andrzej Kacperek. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezydencie, dziś zaczniemy od tematu, o którym głośno ostatnio w piotrkowskich mediach, w telewizji Piotrków również. Sprawa dotyczy mianowicie zmian zachodzących w przychodniach, a konkretnie połączenia przychodni przy ulicy Dmowskiego z przychodnią przy ulicy Armii Krajowej. Czy miasto w ogóle ma jakiś wpływ na te zmiany? Miasto Piotrków Trybunalski od roku 1999 nie ma wpływu na funkcjonowanie służby zdrowia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Pod koniec grudnia 1998 roku premier Rzeczypospolitej Polskiej wydał rozporządzenie, mocą którego określił, w czyje ręce, a więc w ręce jakich jednostek samorządu terytorialnego trafiają szpitale położone na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. I tak szpital przy ulicy Rakowskiej mocą tego rozporządzenia został przekazany samorządowi województwa łódzkiego. Natomiast szpital miejski przy ulicy Rosfelta wraz z przychodniami na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przekazano powiatowi piotrkowskiemu wraz z całym majątkiem. Mam na myśli tutaj majątek zarówno ruchomy, jak i nieruchomości. Czyli przychodnie należą do starostwa. Miasto nie ma z tą zmianą nic wspólnego. Temat jest dość głośny, pojawiają się plotki, pojawiają się protesty mieszkańców osiedla, którzy tej likwidacji tej przychodni przy ulicy Dmowskiego nie chcą. Pojawiły się także plotki, które mówią o sprzedaży budynku, panie prezydencie, który należy do miasta i został użyczony na poczet tej przychodni. Tak, budynek ten od roku 2000 stanowi własność miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Była to darowizna celowa zasobów Skarbu Państwa, między innymi na cele oświatowe i służby zdrowia. W tym budynku zlokalizowane są trzy jednostki organizacyjne miasta. Umową, która obowiązuje do końca 2019 roku, miasto Piotrków Trybunalski nieodpłatnie użycza znaczącą część tego budynku szpitalowi powiatowemu. Chcę podkreślić, nieodpłatnie. Który rzeczywiście zlokalizował tam przychodnie oraz przychodnie specjalistyczne. Co w takim razie będzie z tym budynkiem, jeśli tej przychodni tam nie będzie? Umowa przewiduje 6-miesięczny okres wypowiedzenia. Na dzień dzisiejszy my nie otrzymaliśmy żadnego oświadczenia woli ze strony szpitala, iż umowa tam ma być wypowiedziana. Gdzie mieszkańcy mogą szukać informacji na temat zmian dotyczących przychodniach, bo ten temat szczególnie interesuje osoby zamieszkujące osiedle? Mieszkańcy, w mojej ocenie, takiej informacji powinni poszukiwać w starostwie powiatowym, bo wszak starostwo powiatowe jest organem tworzącym, a więc inaczej mówiąc, organem założycielskim dla szpitala miejskiego i zlokalizowanych póki co jeszcze czterech przychodni na terenie miasta. Czyli tę decyzję ostatecznie podjęło starostwo. Tak, oczywiście. Zmieńmy teraz temat. Przejdźmy do tematu związanego ze szkolnictwem i oświatą. Panie prezydencie, czy Piotrków gotowy jest na wdrożenie reformy oświatowej? Przygotowujemy się do tej reformy. Pracował zespół powołany przez prezydenta, który miał dokonać analizy nie tylko prawnej, ale także faktycznej i wypracować takie rozwiązania, które w ocenie zespołu byłyby najbardziej optymalne, a więc w znaczącym stopniu uwzględniał potrzeby uczniów, ich rodziców, a także nauczycieli, no i oczywiście miasta jako organu prowadzącego szkoły. Miasto ma problem, którym stara się rozwiązać, a dotyczono czterech gimnazjów. Wypracowaliśmy taki model, który
zmierza do tego i spośród tych czterech gimnazjów, które muszą ulec wygaszeniu, dwa, będziemy proponować włączenie do istniejących szkół podstawowych, a w dwóch przypadkach to przekształcenie polegałoby na włączeniu tychże gimnazjów do liceów ogólnokształcących, trzyletnich oczywiście. Dzięki temu faktycznie nie doszłoby do faktycznego zlikwidowania gimnazjum poprzez jego wygaszenie. Dzięki temu uczniowie mają szansę, gimnazjaliści oczywiście, dokończyć naukę w budynkach, w których rozpoczęli ją. Natomiast nauczycielom stwarzamy większe możliwości ochrony stosunku pracy. Czyli które gimnazja, można powiedzieć, że są zagrożone, panie prezydencie? Wszystkie z wyjątkiem gimnazjum specjalnego oraz gimnazjum numer 3, które jest w zespole szkolno-gimnazjalnym. To jest gimnazjum przy ulicy Wysokiej. W tym przypadku z mocy prawa to gimnazjum przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową. Czy połączenie tych szkół, jak pan powiedział, jest oczywiście receptą na to, żeby te gimnazja w jakiś sposób były wchłonięte poprzez inne placówki? Czy to może zagrozić się nauczycielom, jeśli chodzi o utratę pracy? Bo wiadomo, że tych przedmiotów, tych klas będzie trochę mniej, skoro połączymy szkoły. Liczba oddziałów nie ulegnie zmianie, natomiast oczywiście będą pewne ograniczenia, jeśli chodzi o nauczycieli dotychczasowych gimnazjum, wszak tak naprawdę ubędzie im jeden poziom, więc nie będzie już klas pierwszych, co oczywiście będzie skutkować znacznie mniejszą liczbą godzin, jaką będziemy mieli do rozdysponowania. Tym niemniej oczywiście może pojawić się problem z zatrudnieniem dla nauczycieli przedmiotowców. Głównie może to być chemia, fizyka, geografia, biologia. Będzie to związane oczywiście ze zmianą podstawy programowej. Tym niemniej będziemy podejmować współpracę z wszystkimi dyrektorami, także z kuratorem oświaty, bo do jego kompetencji przychodzi w tej chwili kwestia uzgodnienia arkusza organizacyjnego i mam nadzieję, że większość nauczycieli oczywiście pozostanie w stosunku pracy. Być może będą to jedynie gołe etaty, ale mam nadzieję, że tutaj zwolnienie na jakąś większą skalę na pewno piątkowie nie będzie. Nawet jeśli będzie to mniejsza liczba godzin, być może będzie to zmniejszenie etatu, niekoniecznie zwolnienie. Tak, oczywiście prawo przewiduje. Zresztą dotychczas również mieliśmy przypadki, kiedy wobec zmniejszającej się liczby dzieci i mniejszej liczby oddziałów dyrektorzy musieli podejmować trudne decyzje związane z ograniczeniami etatów, ale także z rozwiązaniem stosunku pracy, chociażby w trybie artykułu 20 Karty Nauczyciela. Kiedy będzie można coś więcej powiedzieć na temat właśnie ograniczenia ilości etatów i takich zmian w oświatach, jak one będą tak naprawdę konkretnie przebiegać? Znaczy, szczegóły w tym zakresie poznamy, myślę, do końca maja. Wszak pierwszoplanową w tej chwili kwestią to jest ustalenie przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, uwzględniające oczywiście wprowadzane zmiany w systemie oświaty. I z tym problemem musimy uporać się do końca marca bieżącego roku. Dużo pracy przed panem również, przed pracownikami oświaty. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję państwu, do zobaczenia.